26 stycznia. Druga Boża Księga. Bo niewidzialna Jego istota, to jest wiekuista Jego moc i bóstwo, mogą być od stworzenia świata oglądane w dziełach i poznane umysłem, tak iż nic nie mają na swoją obronę. Czytamy tu, że ludzie, którzy nie posiadają Biblii, też mogą czerpać wiedzę o Bogu. W poprzednim wierszu Paweł napisał, że to, co o Bogu wiedzieć można, jest dla nich jawne, gdyż Bóg im to objawił. W kolejnym uzupełnia, że Bóg daje się nam poznać przez przyrodę i nasze sumienie. Jest to bardzo ważna myśl, bowiem Paweł wskazuje, że poganie w swej ignorancji są odpowiedzialni za swe postępowanie. Objawienie Boga w przyrodzie teolodzy nazywają ogólnym lub podstawowym objawieniem. Oczywiście takie objawienie nie jest doskonałe, co podkreśla Ellen White. Przyroda nie przestaje mówić o swoim Stwórcu, ale objawienie te są tylko częścią i nie są w pełni doskonałe. Znajdując się w stanie upadku, mając osłabione siły i ograniczone możliwości poznania, nie jesteśmy zdolni wszystkiego właściwie pojąć. Potrzeba nam jeszcze pełniejsze objawienie, wyraźniejszy znak i to zostało nam przekazane w Piśmie Świętym. Żydzi za dni Pawła mieli obie księgi Boże, słowo i przyrodę. Poganie zaś mieli niepełne objawienie, bez pisma. Jednak Paweł uważa, że to częściowe objawienie przez przyrodę i sumienie czyniło ich również odpowiedzialnym przed Bogiem. Według Rzymian 1,18 głównym problemem pogan było to, że poznanie Boga nie wpłynęło na zmianę ich życia. W efekcie przez nieprawość tłumili prawdę. Ponieważ odrzucili to ogólne objawienie, nic nie mają na swoją obronę. Bóg przekazał każdemu człowiekowi informację o nas i o swojej dobroci. Niezależnie od poziomu tej wiedzy, każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, czy zgodnie z nią żyje. Ojcze, dopomóż mi żyć według otrzymanego od Ciebie światła. Amen.